regularne publikowanie treści na YouTubie daje efekt. Dzięki tym 28 filmom, które dotychczas opublikowałem, na kanał przybyło tylu właśnie subskrybentów. Nie są to jakieś wyniki spektakularne, ale na pewno są lepsze niż jak wrzucałem filmy tylko raz na tydzień, na dwa, na trzy tygodnie. Ale wyświetlenia pod każdym filmem są podobne, tak jak może nawet trochę słabsze niż jak wtedy, kiedy wrzucałem te filmy rzadziej. Co ciekawe, mówienie przed kamerą nadal jest stresujące. Przez miesiąc, raz więcej, raz mniej, no ale codziennie mówiłem do tej kamery, a nadal teraz w tym momencie nie czuję się komfortowo. Czuję się jakbym gdzieś się spieszył. Po trzecie, zauważyłem, że strasznie niewyraźnie mówię. Muszę na tym popracować. Obrotowy mechanizm do tego oto cuda na sobotę zaprojektowany. Normalnie inżynierska wiedza się przydała. Idę na nagrania i mam wielką nadzieję, że nie będzie padać, bo nagrywamy na dworze. Czwarta obserwacja to taka, że z vlogowaniem był taki problem, że jeżeli do tej 10-11 vloga nie miałem zmontowanego, no to potem już cały dzień miałem rozregulowany. Ciężko mi było się potem wziąć za jakąkolwiek robotę, więc zdarzało się, że ten vlog trochę mi te życie utrudniał. No i ogólnie, no chcąc nie chcąc, jeżeli na vloga poświęcam 3 godziny dziennie, codziennie, do tego jeszcze publikacja, zrobienie miniaturki, nagrania, wybieranie muzyki, no to wychodzi no takie 3/4 etatu, więc no całkiem sporo. Dałoby się to ogarnąć, żeby jakoś to nie wpływało tak mocno na moją pracę, ale trzeba by było codziennie wcześnie wstawać, bez wyjątków. W tym miesiącu widzę też, że muszę bardziej zaufać ludziom w kwestii tego, co są w stanie powiedzieć do kamery. Jak vlogowałem regularnie w 2017, 18 i 19, to miałem straszne obawy, kiedy włączałem kamerę i ktoś miał coś powiedzieć, no bo bałem się, że on tym, co powie, jakoś, nie wiem, zburzy narrację w tym filmie, powie coś, nie wiem, niefajnego, nieśmiesznego, nieinteresującego. Byłem bardzo taki krytyczny, jakbym nie mógł tego później skasować. No a teraz właśnie zobaczyłem, że można zaufać ludziom, można im po prostu dać coś powiedzieć i wychodzi to całkiem spoko. Będzie padało? Cześć, normalnie. No będzie w ch**y padało, kolega sympatyczny. Family friendly, musisz powiedzieć, czy będzie padało, nie? Będzie bardzo padało. Jakimś dziwnym trafem mój film pójdzie wiralowo w internecie, a i nagle będzie, że Łukasz przeklina. No bo ja w ch**y przeklinę. Słuchajcie, ja na pewno będę wrzucał na story. Cześć. No tak padało na początku, że myślałem, że nic nie nagramy, ale potem się rozpogodziło i całkiem spoko wyszło. Wracam na chałupę. Ciężko jest kręcić w dni, które się nie ma nastrojów, które ogólnie ma się zły humor, no bo wtedy wszystko wydaje się takie mniej fotogeniczne, takie mniej interesujące. Każde nagranie, każdą wypowiedź się kwestionuje. No ale dawałem sobie taki luz właśnie, że nie będę się wysilał i za wszelką cenę udawał, że jest jakoś ekstra i chce mi się kręcić, tylko nagrywam tak, żeby można było zrobić z tego film, ale film wychodził taki, jaki wychodził. No bo życie takie właśnie jest. Raz jest ciekawe, raz jest wesoło, raz jest fajnie, a raz jest tak trochę gorzej, nie? No i tak samo z filmami. I to generalnie działało tak. O, idzie Weluśka. Znalazłaś? Tego nie można nigdzie dostać. No i chciałem powiedzieć, że to miało właśnie taki pozytywny też wpływ, no bo jak nie chciało mi się czasami czegoś robić, no to mając tę świadomość z tyłu głowy, że muszę nagrać jakiś materiał, żeby jutro mieć z czego montować, to miałem tę motywację, żeby właśnie wyjść z domu, coś porobić, pójść na spacer, nagrać coś dronem, no cokolwiek. No taki mamy win-win, bo porobiłem coś, spędziłem aktywnie czas i mam materiał do vloga. Wiedza o Ewelinie wypadło. Co to za kuchnia Fusion? Tak zwane wyjadanie resztek. Bo ja nie lubię marnować jedzenia. Suplementacja. No ale jest to niestety też broń obusieczna, no bo wtedy pojawia się we mnie taki dylemat. Czy ja poszedłem na spacer, bo chciałem iść na spacer, czy poszedłem dlatego, że chciałem nagrać materiał? I nawet nie jest ważna jaka jest odpowiedź na to pytanie, tylko problemem jest to, że w ogóle taki dylemat się w głowie pojawia. Jaka jest twoja refleksja na temat tego mojego miesięcznego vlogowania? Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie. No i pomimo tych wszystkich trudności, tych wszystkich wad, tych wszystkich negatywnych kwestii związanych z vlogowaniem, to oceniam ten miesiąc
bardzo pozytywnie. Codziennie klikając opublikuj na YouTubie dostawałem potężną dawkę dopaminy i no naprawdę bardzo będę pozytywnie wspominał tę miesięczną przygodę. Co dalej? Nie wiem, bo naprawdę mnie kusi to, żeby robić to dalej. No te wszystkie trudności gdzieś tam jakby mam na względzie i zastanawiam się, czy chcę tę energię, którą muszę poświęcić, ten czas i te skupienie po prostu nakierować na vlogowanie, czy może na coś innego, co przyniesie mi więcej korzyści, no chociażby finansowych. Więc no zastanawiam się tak naprawdę, co dalej, bo no tak jak mówię, no jest to kusząca opcja, bo zabawa jest przednia, no i nie wiem co będzie dalej. Czy jutro będzie film?